Szanowni Państwo, przechodzimy do druku numer 5. Projekt zarządu. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Gminy i Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Janusza Wiesława o przedstawienie. Opinii pozytywna opinia działki numer 562 o powierzchni 59,000 hektara, czyli dla wiedzy Państwa 59 metrów kwadratowych, czyli bardzo mały obszar. Położony w Katowicach klasztornej objęty 46 jednostka ewidencyjna na Bałtyce celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedni oznaczone jako działki numer 573 o powierzchni 2814,10 hektara. Podobne procedury wielokrotnie przeprowadzaliśmy na tej sali. Ja tu się wskazać, że ta malutka działka jest przy klasztornej takim klinem zaznaczonym tutaj długopisem, gdzie wyraźnie widać, że do równej linii wzdłuż ogrodzenia jest ta działka. Ta sprzedaż porządkuje strukturę własnościową w tym obszarze. Jest to niewielki obszar i jestem przekonany, że nikt z Państwa nie będzie przeciwny tej procedurze. Ja puszczę po sali ewentualnie, jeżeli ktoś zainteresowany jest. Gdzieś w połowie klasztory, jak jest odbicie na prawą stronę, to jest taki mały klinik tutaj. Tu jest klasztorna, ta przerywana, a ten mały klinik to jest ta zaznaczony długopis. Ale to się zaznaczy? No może opisy pan. Tak, kościół oczywiście. Ale gdzie? Jeszcze tam zaznaczony? Tak, w wysokości było. Tam koło sklepu na jego? Nie może. To nie jest działka, to jest 52 metry. Przy klasztorze ojca Cystersu, a działka 569 przez 1 i 569 przez 4 to są domy, które są wybudowane na działkach prywatnych przez zasiedziałą rodzinę Mogilską. A to jest dokładnie naprzeciwko pani premierowej. Tak jest ten duży płot, który jest. Numerek tego domu, tutaj jak Państwo widzicie, tam taka lameta na podwórku często. Nie na tym, obok. Tam już stawia bardzo często tam odpis, proszę Państwa, jest karuzela. O, już wiem, tak? Czy ktoś jeszcze w dyskusji chciałby wziąć udział? Januszu, tutaj na dole tu jest kolektor. Ja myślę, że to jest tam, gdzie jeździłem za działkami ostatnio. Nie, to jest ta działka 574, 574 to jest ten teren, który mają sprzedać. Pan przewodniczący przygotowany. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, przechodzimy do tego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 5, proszę podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta.